pani komisarz. Oczywiście ważna jest niezależność energetyczna, natomiast ona nie może być nadrzędna i przysłaniać troski o bezpieczeństwo obywateli Europy. Elektrownie atomowe budziły i będą budziły wiele obaw, wątpliwości, zwłaszcza właśnie w tym aspekcie bezpieczeństwa. I nie zapominajmy, że tam, gdzie rządzi reżim, tam nie ma przestrzegania standardów europejskich i dbałości o życie i bezpieczeństwo mieszkańców tego kraju czy sąsiadów. Ja pamiętam, bo mieszkam w województwie, które sąsiaduje z Ukrainą, pamiętam tragedię, katastrofę nuklearną w Czarnobylu i pamiętam te wszystkie kłamstwa, którymi byliśmy karmieni. I pamiętam też skutki, które często do dzisiaj są czy przeżywają mieszkańcy tej części Polski, gdzie przeszła chmura radioaktywna, nie mówiąc już o mieszkańcach Ukrainy, o śmierci setek ludzi, o nowotworach, o tym, że oskarżeniu wielu setek hektarów i wyłączenia olbrzymich terenów z możliwości zamieszkania. Dlatego kluczowe jest zachowanie pełnej zgodności z wyższymi standardami, normami bezpieczeństwa, ochrony środowiska, prawnymi czy zdrowotnymi, ale podkreślę jeszcze raz, tam gdzie jest reżim, czy tam gdzie jest próba łamania demokracji, tam zapomnijmy o europejskich czy światowych normach i standardach. Mamy też świadomość, że w tej elektrowni jeszcze nie została do końca uruchomiona, a już doszło do kilku incydentów, które wzbudzają uzasadnioną wątpliwość. I tutaj absolutnie solidaryzuję się z moimi kolegami, mieszkańcami, koleżankami, mieszkańcami Litwy, krajów nadbałtyckich i mam nadzieję, że komisji uda się odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości, pytania, a także, że użyje wszystkich możliwych narzędzi dyplomatycznych, aby ten problem rozwiązać. Dziękuję bardzo.